tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.10.2 moda, który się nazywa Local Weather and Storms 2 i dodaje nam pogodę do naszej gry. Pogodę, która jest od takiej sobie leciutkiej, lekkiego deszczyku i tak dalej, do tornada i tam oka cyklonu i tak dalej. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Local Weather and Storms 2 pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie dotyczącej właśnie tych modów różnych tego właśnie autora i zjeżdżamy tutaj troszeczkę w dół i tutaj zaraz mamy Koros Mods 1.10.2 i tutaj mamy Local Weather and Storms i Core Util. Obydwa pliki nas interesują, zatem klikamy na Local Weather and Storms i jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie jak widzicie, mod ma różne nazwy. Tutaj się nazywa Localized Weather and Storms Fronts nawet. I mamy tutaj ostatnią wersję dla Minecraft 1.10.2. Tutaj mamy mod download. Klikamy na to Mirror 1 i stąd pobieramy. Tutaj w tej ramce jest zawsze najświeższy mod do pobrania. Ten właśnie jest na wersję 1.10.2. Tu jest napisane, że Requires Forge Universal 1.7.2.2+, oczywiście to dotyczy 1.10.2, także tutaj autor jeszcze nie zmienił tego, ale tutaj pod tym właśnie Mirror 1 jest do pobrania mod na wersję 1.10.2. Jeżeli chcemy inne wersje, to zjeżdżamy troszeczkę w dół i tutaj mamy inne wersje na 1.7.10, 1.6.4, a jeżeli chcemy na 1.8.9, tak od razu Wam wszystkim mówię, żebyście wiedzieli, to są tutaj do pobrania i wtedy klikamy tutaj na to. Także tak jak wspomniałam, najświeższą wersję na wersję Minecraft 1.10.2 pobieramy tutaj stąd. Na to klikamy i stąd pobieramy. Teraz tak, wracamy tu, gdzie byliśmy na początku i klikamy tutaj na Core Util. Jak klikniemy na Core Util, to przeniesie nas na taką stronę, gdzie jest dokładnie taka sama sytuacja. Tu jest ostatnia wersja na wersję Minecraft 1.10.2. Klikamy na Mirror 1 i stąd pobieramy. No i też tutaj się znajdują te wcześniejsze wersje. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania tego moda, oprócz tych dwóch plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.10.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.10.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 905, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 905 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.10.2. I uwaga, w filmiku 905 ja instaluję Forge'a z końcówką 2006, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2011 i na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.10.2. I ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasze obydwa pobrane pliki do folderu mods. Jeden i drugi do folderu mods. I jeżeli macie tak jak ja Optifine'a, to niestety trzeba go wyrzucić, ponieważ mod nie jest kompatybilny z Optifine'em. To znaczy, nic się nie skraszuje, wszystko będzie działać, wszystko będzie ok, tyle tylko, że tekstury będą, nie będzie padał deszczyk taki sobie ładny, nie będzie chmurek i tak dalej, tylko będą bloki jako chmury będą
tekstury lawy i wody, i deszcz będzie padał, złożony będzie właśnie z kropel wody i lawy. Także to tak trochę brzydko wygląda. Dlatego właśnie polecam wyjąć sobie Optifine'a z folderu Mods i po prostu grać bez Optifine'a. Jeżeli ktoś nie może grać bez Optifine'a, no to albo się zdecyduje na grę właśnie z takimi teksturami brzydkimi, albo po prostu nie będzie grał z tym modem Weather and Storms. OK. Zamykamy. Jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher i sprawdzamy, co się dzieje. Tak jak wspomniałam, ma wybrany profil z Forzem z końcówką 2011. Klikam play i czekamy, aż się pouruchamia wszystko. To chwilę potrwa, musimy poczekać, aż się pojawi strona z logo Mojanga. Za moment, o tutaj, tutaj jest logo Mojanga i tutaj się instalują wszystkie pliki, które są potrzebne do tego, żeby grać sobie z modami. I musimy oczywiście poczekać, aż to wszystko czerwone zniknie, te wszystkie czerwone kreski. No i za moment to już będzie. O, i mamy stronę startową, wchodzimy w moc. I tutaj mamy Koro API. Tu nam się pojawił jeszcze jakiś coś takiego jeszcze nam się pojawiło. No i Localized Weather and Storms. Gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I jako, że to będzie już bez Optifine'a, to nie będzie shaderów i u mnie będzie to tak sobie chyba kiepsko działało. O, już widać, że lecą jakieś liście z drzew. Gdzieś tu leciały, widziałam przed chwileczką. Przed chwilą widziałam, no ale pogoda widocznie jest ładna i nie spadają liście z drzew. O, tam lecą. Tutaj lecą. Także wejdźmy w E jak ekwipunek. No i tutaj na końcu mamy do zrobienia Tornado Sensor, Tornado Siren, Wind Vane, jakieś coś tam. Radar mamy i maszynę do robienia pogody. Jakiś deflektor, jakiś anemometr. Nie wiem, co to jest. Dobra, jak to się robi? Taką maszynę do pogody się robi prosto. Taki radar też się robi prosto. To coś to jest, nie wiem, co to jest. Syrenę też się robi prosto. Sensor też się robi prosto. No ok, weźmy sobie Weather Machine. No i zobaczmy, co się będzie działo. O, jak widzicie, chmury są. Także, tak jak wspomniałam, jeżeli byście mieli Optifine'a, to po prostu te chmury... O, samo zaczęło padać. Nie muszę tutaj nic robić z pogodą. Te chmury by po prostu były kawałkami lawy i wody. Ale tak poza tym to wszystko by działało. Tutaj normalnie jakby się chodziło, to by nie, to nie przeszkadzało. Okej, no zmieńmy sobie pogodę na burzową. O, proszę, jest burzowa. No i wtedy też tak niebiesko i czerwono są te burze, jeżeli mamy Optifine'a. Wiatr się zwiększył, jak widać szybciej liście przemieszczają się. Zróbmy sobie kolejną pogodę. O, już jest duży wiatr. Co słychać zresztą? Chmura nam się przesuwa. OK, co tutaj mamy? Tu już jest chyba bardzo duży wiatr, łącznie z burzami. O, i tutaj mamy już tornado, to już nas przestawia. Dobra, kliknijmy szybko na to. Ej! Tropical cyklon. No proszę, co się dzieje? Ej, ja nie chcę latać jeszcze. Okej.
i zrobiliśmy deszcz. No. I jak widzicie, tak to wygląda. Coś nam tu pozabijało. Pies nam się tu pojawił, nie wiadomo skąd. Nie było tu psów w okolicy. Pewnie wiatr nam przywiał. Gamy mode C. I tak wygląda po przejściu szybkiego tornada okolica. Ok, także jak widzicie, mod działa trochę gorzej z tym Optifine'em, ale jak ktoś bardzo chce, to może sobie używać również Optifine'a. To ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Yeah.